Szanowni cenowicie, zadali mi kilka bardzo interesujących pytań. To pytanie numer 1. Dlaczego jednak zrezygnowałeś z dogrania meczu w sobotę z Anonimem? Z powodu jego i twoich problemów z PC, internetem, czasem? Tak jak na początku sugerowałeś, tylko zmieniłeś decyzję i wziąłeś w WO. Gdzie jest fair play? No to na te pytania oczywiście znajdziesz odpowiedź we wcześniejszym udzielonym wywiadzie. Pytanie numer 2. Czy lubisz krowę? Nie wiem, co to, o co chodzi trochę za bardzo w tym pytaniu, ale nie lubię, cokolwiek to jest. Trzecie pytanie. Wziąłeś WO, dlatego że wiedziałeś, że jesteś słaby i nie wygrasz z Anonimem. Również odsyłam do wywiadu wcześniej. Uważasz się za gwiazdę? Oczywiście, że się nie uważam za gwiazdę. Nigdy się nie uważałem. Pytanie numer 5. Co zarząd PGS powiedział na twoje zachowanie? Tak naprawdę nie powiedział nic. Pogratulował awansu na WCG. Czy jest ci przykro, że prawie cała scena FIFA się z ciebie śmieje i robi twoje karykatury w Photoshopie? Generalnie nie jest mi przykro, nawet mnie trochę to bawi. Jak wiadomo, nasza scena jest bardzo specyficzna. Jak jest fajnie, to wszyscy są fajni. Jak coś jest nie tak, to wszyscy nagle przestają być fajni. Jednak nie każdy, kto robi wszystko... zagrzałem się. Jednak nie, każdy na scenie ma coś za uszami. Najpierw niech spojrzy na siebie, później ocenia innych. Numer 7. Striker dużo wziął za tą WO. Striker nie ma nic z tym wspólnego. To była moja decyzja. On jest całkowicie czysty, dlatego nie wiem w ogóle, czemu go mieszacie w to. No ale dobra, wasza sprawa. Pytanie numer 8. Czy żałujesz, że za awans do WCG nie dają? Nie ma. Czy żałujesz, że za awans do WCG nie ma? Dają medalu na SL. Nie wiem, czy ktoś, kto zadawał to pytanie, się orientuje, ale za bycie na WCG się dostaje medal. Pytanie numer 9. Czy uważacie, że jesteście lepszym klanem modelcy? Oczywiście, że jesteśmy. Pozdrawiam. 10. Czy wygracie DPLF-y? Nie wiem, czy wygramy wszystkie DPLF-y, ale mam nadzieję, że ten aktualny wygramy. Pytanie numer 11. Jak skomentujesz słaby występ Deling PGS podczas MS? Czy był taki słaby, to bym nie powiedział, wyszliśmy z grupy. Odpaliliśmy w playoffach. Niestety, no, przeciwnik był lepszy, no, co ja mogę im komentować? Pytanie numer 12. Nie żałujesz, że pozbawiłeś szans Anonima na udział w WCG przez wzięcie Walkovera? Tak jak wcześniej powiedziałem, życie jest ciężkie, musiałem wybrać, czy ja awansuję, czy Anonim. No. Pytanie numer 13. Co było przyczyną dwukrotnego przegrania meczu w czasie Mistrzostw Polski z SysMichael? Polecam grać z rodziną na plecach, plus dwa psy. Jest bardzo fajnie tym i jak co chwilę ktoś ci przeszkadza i jeszcze do tego dzwonią telefony. Pozdrawiam. Pytanie numer 14. Bardzo jest skomplikowane. Czy dobrze się z tym czujesz, że przegrałeś i przegrywałeś mecz, a mimo to jesteś na WCG dzięki swojemu zagraniu nie fair? Oraz niewyobrażalnemu szczęściu, bo tak należy określić zepsucie się karty Anonima. To, że tak jednym słowem powiedzieć, pytanie brzmi, czy dobrze się z tym czuję. No wiadomo, że wolałbym wygrać normalnie, no ale niestety sytuacja była jaka była, no i nie czuję się jakoś, nie czuję się jakoś strasznie, ponieważ nic nie zrobiłem, co nie było zgodne z regulaminem, dlatego no czuję się normalnie, nie ma, że nie śpię po nocach, ani o Jezu, gdybym mógł, to bym cofnął czas, nie, wszystko było zgodnie z regulaminem, tak jak wcześniej opisałem. Miałem do tego prawo. Myślę, że kto jest człowiekiem inteligentnym, powinien to zrozumieć. Kto ma swoje zdanie, też się szanuje. Każdy ma swoje zdanie. To wszystkie pytania. Na bank wam się spodobają moje odpowiedzi. Bardzo pozdrawiam wszystkich moich zwolenników, jak i przeciwników.
No to co, do zobaczenia na WCG. Mam nadzieję, że będziecie mi kibicować. Pozdrawiam. Cybersport.